Absolutny trolling standardów. Wprowadzamy kreatynę o smaku piwa. Najwyższej jakości monohydrat kreatyny w niespotykanych wariantach smakowych tylko na KFD. Sklep kfd.pl. Bezlitosny dla konkurencji. Pozdro. Siemano, siemano. Następny trening. Ze mną dzisiaj wyjątkowo trening kulturystyczny. Jako, że postanowiłem przygotować swoją sylwetkę do lata. Coś, czego jeszcze nie widzieliście. Trochę barków, trochę rąk. Trening moich słynnych bicepsów na Syntolu. Zapraszam. Round one. Fight. Tak, postanowiłem sobie włączyć do swojego treningu ćwiczenia kulturystyczne, których zwykle nie robię. Na przykład dzisiaj poleci wyciskanie hantli, których nie robiłem kilka lat, także kompletnie nie panuję nad tym ćwiczeniem, nie panuję nad ruchem. Wywaliłem w ogóle OHP z kuli tego, że chcę no, jak najbardziej oszczędzać moje łokcie, moje barki, wiadomo, że no w przypadku hantli jest ruch bardziej eliptyczny, nie ma takich sił ścinających na stawy łokciowe, na barki jak na sztandze, więc jest to w założeniu bardziej bezpieczne dla osób, które mają tak jak na przykład kłopoty z łokciami. Także polecimy sobie jakieś sztangielki. Nie mam pojęcia jakie obciążenie, dlatego że nie robiłem tego, mówię, parę lat. Nie będę też szalał, jako że nadal jest roztrenowanie. Tydzień trzeci po przerwie. Jakieś muscle snatche, później jakieś unoszenia bokiem, troszkę bicepsów, może jakiś brzuch nawet zrobię, zobaczymy. Bardziej niż tych hantli nienawidzę tylko Sebastiana Kota. Są tak chujowe, są grube, gumowe, niewygodne. Chujowo się je zarzuca. Ale dobra, bo potem będzie pierdolenie, że wymówki. Jak widzieliście, dwa różne hantle. Jeden cięższy, drugi lżejszy. Z kuli tego, że no, prawa strona jest słabsza i zawsze będzie słabsza. Jako, że jest tam załatwiony piersiowy podupadkowy, prawdopodobnie nigdy tego nie wyrównam. A nie lubię, jak mi jedna ręka nie dogania drugiej. Dlatego dopasowuję sobie obciążenie. Też powiem, że głupio, niezdrowo i tak dalej, ale nie jestem w stanie tego robić w miarę równo, jak są dwa hantle równej ciężkości, więc biorę sobie 2,5-5 kg cięższy do lewej ręki. Myślałem się, że już 50, ale raczej sobie zostawiam na 45, bo czuję, że jest tak w sam raz. Nienawidzę tych hantli, chuj. Bardziej niż Niemców. Dołożyłem na ostatnią serię 47,5, 45, 7 ruchów. Wszystkie z pauzami dla utrudnienia, ale tak samo dlatego, że no, ciężko mi się ustabilizować, więc teraz pauza w teorii ma utrudnić, ale mi ułatwia stabilizację. Zobaczę treningi i dopiero będę robił sobie na constant tension, czyli z angielska stałe napięcie bez pauzy. A to trzeba pierw opanować ruch,
teraz idziemy na muscle snatche. Boli mnie kolano, ale myślę, że parę serii ciakniemy. To jest najlepszy biceps z przodem świata. Lepszy od Lexa Willera. Lepszy od Michała Żądło. Lepszy od Big Mike'a. W następnym odcinku pokażę wam skosy. Brzuch i uda. Czemu robię takie dziwne ćwiczenie? Muscle snatch robię po raz drugi w życiu. Czemu? Z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że chcę zwiększyć swoją ogólną, taką globalną moc mięśniową, czyli siłę eksplozywną. Po drugie, o ile nie jest mi to potrzebne stricte do triboju, bo nie zwiększy mi to ani wyników siadzia, ani w ciągu, ani w ławce. O tyle po prostu postanowiłem, że chcę być troszkę bardziej wszechstronny, bo jestem, powiedzmy sobie, zamknięty gdzieś, wiesz, w tym powerliftingu. Tylko i wyłącznie skupiłem się na sile maksymalnej, na trzech bojach. No, nie wiem. Troszkę jakby zaczęło mi to gdzieś się dospierać, że jestem mocno ograniczony. Dlatego postanowiłem sobie dołożyć takich właśnie parę pierdół, jak muscle snatche, jak power cleany, jak na przykład skoki na skrzynię. Po prostu poprawić swoją wszechstronność, tak. Zakładam teraz paski. Dlaczego? Do wszystkich hejterów. Bo mam słaby uchwyt. Dlatego. Właśnie dlatego. Nie jestem w stanie utrzymać 60 bez pasków. Trochę bolą jajka od hip drive'u, ale proszę o wyrozumiałość hejterów, dopiero się uczę tego ćwiczenia. Ostatnia seria, żeby była efektowna i się liczyła, trzeba pierdolnąć ciężarem. Tak robią wszyscy, począwszy od powerlifterów, z kulturystów, aż po crossfitterów na przykład. To podnosi ogólnie poziom cech samczych w oczach odbiorców, nie? Jak pierdolniesz, to jest nieważne, że masz 20 kg czy 400 kg. Jeżeli była ta seria robocza i jesteś z niej zadowolony, trzeba cierpnąć ciężarem. Basta. Otóż, będę teraz robił barki. Boczny akcent barków, unoszenie bokiem, ponieważ chcę mieć barki jak Big Mike. Chcę mieć też auto jak Big Mike. I wiele innych rzeczy, ale nie mam prawa jazdy. Więc póki co zajmę się po prostu barkami, a potem się zobaczę. Zawsze dość poważny problem z wyczuciem pracy bocznej głowy naramiennego, jako że mam strasznie silny kaptur, część wstępującą od różnych tam ciągów, frak puli, szluksów,
I ten kaptur się po prostu zawsze wpierdala. W pracę barku były takie czasy, że robiłem ułożenia na boki 40 kg plus, a nie czułem kompletnie pracy barków. Jedne co czułem to był kaptur, więc ciężary ograniczyłem do przedziału 10, 18, 20 kg. Na tym pułapie jeszcze jestem w stanie panować świadomie nad izolacją bocznej głowy i kaptur mi się aż tak bardzo nie wpierdala. No później jak zaczynam przeginać ciężarem, to już po prostu to nie jest to, co być powinno, nie? Chciałem się podzielić takim wspomnieniem i jednocześnie zapytaniem, czy jest wśród nas, wśród was ktoś, kto lat temu kilkanaście, kiedy było to modne, zbierał karteczki do segregatora. Ja zbierałem, byłem maniakiem, zwłaszcza z Herkulesa i z Titanica. Także wpisujcie w komentarzach, kto zbierał karteczki. Miałem wszystkie karteczki z Herkulesa. Dla tych, którzy pamiętają, roczniki powiedzmy 9095. Powinniście pamiętać. Teraz będę robił tył balków, dlatego że bok już zrobiłem, już mi urósł. Jest prawie taki jak u Big Mike'a. Teraz będę sobie robił tył balków. Poszło 45 serii na tył barków, po 55 kg na rękę, przedział 25-30 ruchów, także siła jest. Troszkę może dziwny, specyficzny sposób wykonania tego ćwiczenia, ale ja staram się przede wszystkim unikać retrakcji łopatek. Pozdrawiam Sebastian, tak, unikam retrakcji, żeby czworoboczny środkowy nie przyjmował pracy tylnego na ramiennego, tylko wtedy czuję to ćwiczenie tam, gdzie chcę. Ćwiczenie z serii prewencyjno-korekcyjno-wzmacniających. Czyli podgrzebieniowy, rotacja zewnętrzna ze sztangielką na wzmocnienie takiej ogólnej stabilizacji stawu ramiennego, pod wyciskanie, pod jakieś tam OHP, push pressy, tak jak mówię, żeby wzmocnić bark głębiej w środku, tak? Jako prewencja różnego rodzaju kontuzji przy wyciskaniach i tym podobnych. Komentarz jest taki, że była to seria rozgrzewająca. Będzie jeszcze jedna seria rozgrzewająca, jedna seria wstępna i jedna seria robocza. 70-80 kg może to wszystko. Lecimy serię roboczą, 70 kg, kilka ruchów, nie daje ci więcej,
mówię, nadal roztrenowanie, po drugie minęły już te czasy, kiedy byłem oszołomem, kiedy wszystkie ćwiczenia jakie są, to musiałem znać swoje maksy. Bywało, że robiłem nawet piątki, szóstki z tubą i to całkiem czysto na bicepsa, ale to mówię, każde tego typu przedsięwzięcie to jest ryzyko kontuzji. Ja już miałem wystarczające kontuzji, więc ćwiczenia, które nie przekładają mi się na boje, po prostu robię tak o, ale już nie przeginam. Może teraz na cyklu, jak będę, dojdę maksymalnie do 90 kg na biceps, to wszystko. Nie będę, nawet w przypadku większej siły nie będę szalał, bo nie chcę sobie znowu zrobić ała. Teraz staram się w miarę pracować mięśniowo, a nie szarpać, więc nie wiem, nawet z 40 może 35-40 na cyklu do 50 będzie. Mogę nawet robić 20, a ten biceps tak i tak zawsze wdzięcznie reaguje. Bicepsy urośli, dobiega końca, także tydzień trzeci roztrenowania, jeszcze jakieś 2-3 tygodnie. Wejdę sobie w następny mikrocykl treningowy. Może nawet dokupię jakieś odżywki. No i co? Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co jeszcze? Co jeszcze mogę powiedzieć, czego jeszcze nikt nie mówił? To podniesie mój fame, mój prestiż w oczach odbiorców, panie kamerzysto. Ładnie się wyglądasz, ładną masz fryzurę bardzo. Nawet te siwiejące włosy ci nie ujmują uroku. Już? Starczy? Jeszcze powiedz, że kamery nie włączyłeś, kurwa. Ty żyjesz? Dotarłeś do końca, to znaczy, że film ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro!